Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj redakcja Goniec.pl i w tej analizie porozmawiamy sobie o wpadce proklemowskich mediów, które opublikowały dane, które miały być przeznaczone tylko dla zamkniętego posiedzenia Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji. Ale w ogóle o czym konkretnie mówimy? Według tych danych Rosja straciła już ponad 13 tysięcy żołnierzy podczas swojej inwazji na Ukrainę. Doskonale wiemy, że Rosjanie nie są informowani o wszystkim, co się dzieje na Ukrainie, a także, że Rosjanie nie aktualizują swoich danych dostępnych dla szerokich mas społecznych. Dzisiaj Radowka, bo tak nazywa się ten serwis, w najpopularniejszej sieci społecznościowej w Rosji, Kazachstanie i Białorusi, czyli w Kontakte, umieściła wpis, na którym mówi, że właśnie poległo 13 tysięcy rosyjskich żołnierzy podczas inwazji na Ukrainę. Oczywiście wpis został później usunięty, natomiast zrzut ekranu został opublikowany w kanale Telegram Sił Zbrojnych Ukrainy jako dowód, że prawda dotarła do zwykłych Rosjan. Czy to przebije mur? Nie wiadomo. Możliwe, że to ciągle jest za mało, żeby przekonać dużą część rosyjskiego społeczeństwa do tego, że Rosja atakując Ukrainę. Dopuszcza się barbarzyńskiej, bezsensownej wojny. Natomiast im więcej prawdy pojawia się w Rosji, tym na pewno lepiej. Ale przy okazji przypomnimy dane sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych z dzisiaj rano na temat strat rosyjskich wojsk. Według nich Rosja straciła od początku inwazji 21 200 żołnierzy i 838 czołgów 2162 transportery opancerzone 397 systemów artyleryjskich, 138 wieloprowadnicowych. Wyrzutki rakietowych, 69 systemów obrony przeciwlotniczej, 176 samolotów, 153 śmigłowce, 1523 samochody, 8 okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 172 samolotów bezzałogowych. Jak zaznaczono w tym komunikacie, dane są doprecyzowywane, a dokładne obliczenia komplikuje duża intensywność działań wojennych na Ukrainie. Reasumując, Rosja traci bardzo dużo na wojnie, a informacja prawdziwa, informacja prawdziwa na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, docierają do Rosjan, choć w taki zdawkowy sposób. Dziękuję bardzo. To była analiza. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Gońca po więcej tego typu newsów, a także innych materiałów. Kłaniam się nisko i do usłyszenia już niedługo.